Cześć, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj idziemy razem do Mohito. Zobaczymy, co jest ciekawego w nowej kolekcji. Czy są jakieś fajne stylizacje letnie. Może pomierzymy też jakieś sukienki pod kątem imprez takich typowo letnich, czyli jakieś letnie wesela, przyjęcia ogródkowe, imprezy w plenerze i tym podobne. Także idziemy, zobaczymy, może też będzie coś ciekawego, jeśli chodzi o stylówki codzienne. Także nie przedłużając, chodźcie ze mną. Pierwsza sukienka to klasyczna sukienka midi w kremowym kolorze, w piękne niebieskie kwiaty i ona jest z wyprzedaży i dostępna była w dwóch wariantach kolorystycznych. Materiał jest niestety sztuczny, ale sam wzór prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Natomiast dekolt tutaj możecie sobie zrobić albo taki bardziej hiszpański, opuszczając sukienkę na ramiona, albo klasycznie trochę ten dekolt zmniejszając. Z tyłu jest gumka i ogólnie cały materiał jest dość elastyczny, więc nic tutaj nie uciska. Kolejna sukienka to propozycja taka stricte na większe wyjście. Myślałam o weselu, ale powiem Wam, że to jest sukienka, która fajnie wygląda tylko jak się stoi. Z tego względu, że no bałabym się założyć ją w ten sposób na jakieś większe wyjście, że po prostu coś mi tutaj wypadnie, także no nie ryzykowałabym. Niemniej jednak sama sukienka naprawdę robi wrażenie i występuje również w kremowej wersji kolorystycznej, z tym, że no bałabym się ją założyć gdzieś do ludzi, a wygląda naprawdę bardzo ładnie, no i cena jest bardzo przystępna za tego typu kieckę, no ale bardziej to jest propozycja na czerwony dywan. Kolejna sukienka to taka sukienka klasyczna, biała na jedno ramię i myślę, że może być to ciekawa propozycja na przykład na jakiś wieczór panieński bądź na sesję narzeczeńską, czy po prostu na lato do chodzenia, myślę, że do jakichś klapek i fajnego na przykład koszyka czy takiej mniejszej torebki, też jak najbardziej się sprawdzi. I ona występuje również w takiej różowo-fioletowej wersji kolorystycznej jak ta poprzednia sukienka, więc jeśli nie lubicie białych sukienek, to opcja w kolorze też jak najbardziej jest dostępna. Myślę, że całkiem fajna sukieneczka. Kolejna propozycja, no to taka sukienka typowo letnia. Nie pamiętam dokładnie składu materiału, ale wydaje mi się, że to jest jakaś mieszanka wiskozy z lnem. Jednak no tutaj ten brzuch się znacznie odznacza i nie wygląda to najlepiej. Plus na pewno za materiał na górze, bo bez problemu założycie tą sukienkę bez stanika i nic się nie odznacza, jak w przypadku na przykład tej poprzedniej. Myślę, że też fajna propozycja do latania na co dzień, zarówno właśnie do sandałków czy do klapek. Sprawdzi się jak najbardziej i takich sukienek też było naprawdę sporo. Zresztą one są teraz dostępne praktycznie w każdej sieciówce. Kolejna sukienka, również krótka, tym razem w wersji czarnej. I tutaj też jest z dodatkiem lnu, więc co na pewno na plus, że w sieciówkach można teraz znaleźć sporo sukienek z naprawdę fajnym składem. I tutaj sukienka też jest dość mocno dopasowana, bardzo podobna krojem do tej wcześniejszej, z tym, że tutaj nie mamy tej plecionej wstawki na górze. Klasyczna mała czarna w każdej szafie się przyda. No wiadomo, ja w okolicy brzucha mam tego brzucha trochę za dużo, więc ona też nie wygląda na mnie tak idealnie jak powinna. Jednak myślę, że jest to całkiem ciekawa propozycja właśnie na lato, więc jeśli
tak jak ja brzucha nie macie, to już w ogóle będzie wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Kolejna sukienka to jest taki dość klasyczny krój w mojito, bo te sukienki występują też w takiej wersji bardziej zimowej, czyli na górze na guziczki, a ten dół tak bardziej w linię A. No ona jest tutaj delikatnie za mała, przez co na guzikach, jak widzicie, trochę się rozchodzi. Także tutaj rozmiar większa byłaby zdecydowanie lepsza. I to też jest opcja do latania zarówno na co dzień, jak i właśnie na jakieś niedzielne wyjście. Kolejna sukienka, klasyczna czarna midi z białą lamówką na górze, dość mocno dopasowana, jednak tutaj nie dałam rady się sama dopiąć. Materiał był co prawda dość elastyczny i wydaje mi się, że na styk bym się w tą sukienkę dopięła, jednak nie chciałam na siłę ciągnąć. I to też jest taka sukienka, którą wykorzystacie tak naprawdę na wiele okazji, zarówno na co dzień, jak i na jakieś wieczorne wyjście. Kolejna propozycja kolorowa. Tutaj materiał niestety sztuczny, gumka w talii, dekolt też można sobie zrobić na dwa sposoby, tak jak mam tutaj teraz, albo zniżyć bardziej na ramiona. Występuje również w takiej bardziej różowej wersji kolorystycznej. Fajna sukieneczka również na co dzień, ale też na jakąś imprezkę jak najbardziej się sprawdzi, super wygląda w połączeniu z tymi sandałkami, chociaż myślę, że też w kremowej wersji kolorystycznej będzie wyglądać bardzo fajnie. I tutaj już kwestia dodatków zależy od Was. Kolejna sukienka, taka nieco bardziej wizytowa, z marszczeniem na brzuchu i przez to marszczenie bardzo fajnie wysmukla nam to optycznie talię. Bardzo ładna i to jest też sukienka, którą wykorzystacie bez problemu w sezonie bardziej jesienno-zimowym. Sukienka tak naprawdę na wiele okazji, również bardzo fajnie wygląda z tymi sandałkami. Swoją drogą te sandałki też są teraz w Mojito na wyprzedaży, więc jeśli Wam się podobają, to możecie sobie zerknąć na stronę, bo dostaniecie je teraz za stówkę. Kolejna sukienka, czyli krój sukienki, który no ja dość często wybieram, czyli jest to sukienka midi, tutaj z takim delikatnym dekoltem w serduszko, z rozporkiem na nodze puszczona, bardzo ładny kwiatowy wzór, taka klasyczna, do trampek będzie wyglądać tak samo fajnie jak i do sandałek, także kolejna propozycja, którą wykorzystacie na naprawdę wiele okazji. Materiał, z tego co pamiętam, to wiskoza, więc też fajnie. No, naprawdę, kolejna ciekawa propozycja. Kolejna sukienka kopertowa, bardzo przystępna cena. Z tym, że tutaj było coś namieszane z rozmiarami, bo ona wypadała dość mała jak na 42, przez co jak widzicie w ogóle nie udało mi się dopiąć. I nie wiem, czy to też kwestia tego, ale ona tutaj w górnej części brzydko się marszczyła i była zszyta przez, tak jakby nierówno, przez co nie do końca dobrze to wyglądało. Wzór naprawdę bardzo ładny, fajnie wygląda noga, no jednak sukienka totalnie nie dla mnie. Kolejna propozycja typowo weselna, jak widzicie w takim łososiowym kolorze i na to jeszcze taka jakby siateczka z brokatem. No to już jest taka propozycja bardziej na większe wyjście. Tutaj na pewno musiałby wlecieć jakiś stanik bez ramionczek, jakaś bardotka, sandałki myślę, że w cielistym kolorze i wyglądałoby to naprawdę bardzo fajnie. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to w fajnej cenie w Mojito dostaniecie. I była jeszcze ciemna wersja kolorystyczna, więc jeśli nie jesteście przekonane do różu, no to ciemniejsza opcja też była.
I jeszcze jedna sukienka w takim stylu bieliźnianym, w taki jakby szary marmurek. Ona występowała również w wersji nieco bardziej różowej, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ja lubię tego typu sukienki, choć nie wszystkie na mnie dobrze wyglądają, to ta myślę, że jest naprawdę całkiem w porządku i jest teraz w nowej kolekcji. Powiem szczerze, że bardzo mało było rzeczy takich codziennych, więc przez przypadek wyszedł nam tutaj przegląd sukienkowy, zarówno jeśli chodzi o stylówki codzienne, jak i takie bardziej wyjściowe. Bardzo dużo rzeczy już na wyprzedaży. Oczywiście nie znaczy, że w ogóle nie ma w Mohito spodni, bo są, ale przegląd, który Wam nagrywałam jakieś 2 miesiące temu, jest jak najbardziej aktualny. Te rzeczy, które tam pokazywałam, dalej w ofercie są. Część z nich jest w nowej kolekcji, część z nich jest na wyprzedaży, więc jeśli coś Wam się wtedy spodobało i nie kupiliście, no to możecie zobaczyć, czy teraz nie jest w niższej cenie. No powiem Wam szczerze, bez szału, chociaż na pewno jeśli miałabym wesele, no to wybrałabym się do Mohito i zobaczyła stacjonarnie, czy coś mi się podoba, bo naprawdę tam tych sukienek jest dużo, a teraz jeszcze dodatkowo podczas wyprzedaży można naprawdę wyrwać perełki w fajnych cenach i jest to zdecydowanie chyba taka sieciówka, która ma najwięcej takich rzeczy bardziej eleganckich, także to ode mnie, dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko, czy może niekoniecznie, a ja już dzisiaj się z Wami żegnam, zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia. Bye.